dzisiaj witam Was z takim pięknym widokiem. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Co prawda 1000 schodów prowadzi na sam szczyt tego zamku. My jesteśmy gdzieś na 600 wysokości, a więc jeszcze ze 400 przed nami. Kiedyś zrobimy sobie taką wycieczkę, no i pójdziemy na samą górę. Cześć Wam, słonko razi po oczach. W dzisiejszym odcinku chciałem Was zaprosić w takie malownicze miejsce, oczywiście miejscowość Tolo. Miejscowość Tolo dobrze już znacie. Znowu gdzieś sobie popływamy w jakieś nieznajome miejsca. Oczywiście witam Was z tego pięknego miejsca. Zobaczcie, to jest taki naprawdę dla mnie raj tutaj na Peloponezie. Jest to malownicze, przepiękne miasto Nafplio. Z tego miejsca pragnę Was serdecznie przywitać i zaprosić na nowy nasz odcinek naszego vloga z Tuskomanii. Jesteśmy ponownie na tej naszej ulubionej bezludnej wyspie. Z tego miejsca pragnę pozdrowić fankę naszego vloga z Tuskomanii, malutką Milenkę oraz jej tatę Krzysia oraz Kamila od Violetki syna. Oczywiście także moją Violetkę, moją żonę. No i czekam na Ciebie, kochanie, tutaj właśnie w tym pięknym miejscu. Czekam na moment, kiedy tutaj przypłyniemy razem i będziemy się cieszyć tym miejscem. A jak na razie zapraszam Was tutaj na spacer. Dzisiaj spróbujemy zdobyć tą górę. Przygotowaliśmy troszkę lepsze ubranie. Zobaczymy, czy nam się uda. A więc ruszamy w trasę. Halo, po raz kolejny spróbujemy zdobyć szczyt ten tutaj w Tolo bezludnej wyspy. Teraz jesteśmy troszkę bardziej przygotowani, ubrani. Mamy przynajmniej gacie. Nie będą nas tak trawy kuły po nogach. Spróbujemy wejść na samą górę, zobaczymy. Jest jedyne co to faktycznie bardzo gorąco dzisiaj. Ze 35 stopni albo więcej. No i tu wyszliśmy na taką typową patelnię górską. Idąc po plaży widziałem 3 żmije i teraz jestem wystraszony. Patrzę co krok pod nogi. No więc nic. Jak nie będzie więcej vlogów, to wiecie co było. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Och, no jest ciężko. Muszę Wam powiedzieć, że szczyt nie byle jaki. Och, ale jest pięknie. Naprawdę cudownie. Zobaczcie, jakie piękne widoki dookoła mnie. Idziemy dalej. Wow. Tu zobaczcie, tacy wprawieni wędrownicy. To, co mi się podoba. Pewnie nie jestem tutaj ja jako pierwszy. Żeby nie pobłądzić w drodze z powrotem, to ustawiają takie właśnie z kamienia takie wieżyczki. No i później się idzie mniej więcej tam, gdzie widać, gdzie są takie wieżyczki ustawione. Aż trudno uwierzyć, ja nie wiem. Tutaj samemu nie da się wejść bez niczego. Jak oni tutaj w ogóle istnieli i budowali potężne głazy. Jest to rzecz... Jest to rzecz nie do opisania. Piękne, piękne widoki ja. Teraz bym spadł. Piękne widoki, proszę. Przedstawiam Wam
bezludną wyspę Tolo. Jeszcze mamy troszkę pod górkę, by się wydawało, że już jesteśmy prawie na samym szczycie, ale jeszcze troszkę jest. No i tak, tym to sposobem jesteśmy prawie na samym szczycie. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Zazdroszczę tym ludziom, co w tamtych czasach naprawdę mogli powiedzieć, że mają z domu taki widok. Tu to po samym kształcie wygląda, że są jakieś pozostałości jakiegoś kościółka. No ale obok są jakieś, widać, pozostałości domów. Latają tu jakieś takie naprawdę dziwne stworzenia atakujące. Muszę się non-stop obganiać od czegoś. Nie mam jakiejś łapki do walki z insektami. Jesteśmy teraz po drugiej stronie tego szczytu. Zobaczcie tam. Tak samo widać właśnie pozostałości jakiegoś muru obronnego tej wioski, co tutaj, cokolwiek tutaj się znajdowało. Widok na drugą stronę wyspy. Zobaczcie, jestem na samej górze. No ale tak prawdę mówiąc, wdrapać się tu wcale nie jest tak łatwo. Muszę wam powiedzieć. No i jest trochę strach, bo różne jakieś dziwne stworzenia wybiegają spod nóg. Ale są szybkie, nie da się ich sfilmować, bo bym wam pokazał. Na plaży spotkałem 3 żmije. Uciekały spod nóg, ale bardzo szybko, znowu zanim się kamera załączyła, to już były schowane w trawie. Troszkę mnie to zniechęciło do dzisiejszej wyprawy na szczyt, ale mówię nic, jak wam obiecałem, że kiedyś was tu zabiorę, to dotrzymuję słowa. Zobaczcie, jakie piękne widoki są tutaj, z tego miejsca. Made in Grece. Na samym szczycie pozdrawiam was stąd. Idziemy tutaj. Pozdrawiam wszystkich naszych przyjaciół w Polsce i na całym świecie. To my. Stuszkomania zdobyła szczyt w Tolo, bezludnej wyspy. Zobaczcie, jakie piękne widoki dookoła nas. Szczyt zdobyty. Tutaj mamy widok na jeszcze następną część tego kompleksu, tych bezludnych wysp. A tutaj zobaczmy pozostałości jakiegoś domu. Oj, jakby pięknie było tutaj mieszkać. Zobaczcie, typowa natura. Ludzie naprawdę dawniej wiedzieli, jak podziwiać piękno i gdzie mieć dom. Jeszcze nawet tynk został.
coś wspaniałego. No i wyobraźcie sobie, to też chyba była jakaś kapliczka dawniej. W dzisiejszym odcinku oczywiście zapraszam Was do subskrypcji naszego vloga z Tuskomanii. To nam dużo pomoże, będziemy widzieć zainteresowanie, będzie nas to bardziej zachęcać do nowych vlogów, do pokazywania Wam piękna tego kraju, troszkę historii, troszkę zabytków, troszkę normalnego życia, o którym jeszcze opowiemy. Oczywiście łapki w górę, to nas też bardzo cieszy. No i oczywiście piszcie komentarze, Wasze propozycje, sugestie, co byście chcieli, abyśmy Wam pokazali. No i czekamy. Czekajcie na nas w następnym odcinku. Już za niedługo pojawi się moja Wioletka, a więc będą coraz weselsze nasze odcinki. Cześć!